zostaw mnie! Proszę, tam jest moje dziecko, nie rozumiesz tego? Dobra, zostaw, bo mam w nosie! Ale tam dzieci nosi! Ale... Zaraz się tym zajmiemy, tylko słuchajcie. Chodź, chodź, chodź! Dowiemy. A tam ci to co? Tam ci też? Pomocy, słuchajcie! Tam ci nie mam, w kopalni pod Górze w Kowarach odbyły się manewry ratownicze w ramach 4. Konferencji Medycyny Górskiej. Uczestniczyło w nich 70 ratowników z całej Polski. W kopalni zaginęła grupa młodzieży. Naszym zadaniem jest odnaleźć poszkodowanych, ocenić ich stan i adekwatnie do tego stanu już pod ziemią zacząć reagować medycznie, dokonać ewakuacji, przekazania w ręce Państwowego Ratownictwa Medycznego. Po szybkim rozpoznaniu rozpoczęła się akcja ratunkowa. Ważna była każda minuta. Selekcjonujemy według kolorów, czyli zieloni to są wszyscy chodzący. Żółci to jest pomoc odroczona, że tak powiem, w późniejszym etapie, a najpilniejsi to są czerwoni, czyli generalnie ci, co nie oddychają. Poszkodowani znajdowali się w różnych częściach kopalni. Mieli najróżniejsze obrażenia od bóli w klatce piersiowej i dezorientacji po brak wyczuwalnych oznak życiowych. Co dolega tej osobie, która jest teraz właśnie kładziona na deskę? Jest nieprzytomna, nic innego nie wiemy, oprócz tego, że ma chyba 4 oddechy na minutę, jest wychłodzona. Wiecie taką osobę na deskę i ewakuujecie, czy coś jeszcze? Jak sprawdzacie parametry? Robimy badanie wstępne, pierwsze, potem zabezpieczamy ją na desce i mamy szansę na jakiś transport. Czekamy, aż ratownicy medyczni skończą swoje działania, dostarczą nam poszkodowanych, tak żebyśmy mogli ich w tym wypadku w noszach typu sket ewakuować tutaj tym szybem, który jest zaraz obok nas, na dół. W jaki sposób to zrobicie? Technikami linowymi. Manewry w tak trudnych warunkach, jakie są w byłej kopalni uranu w Kowarach, nie zdarzają się często. Ratownicy podkreślali, że takie ćwiczenia są po prostu niezbędne. Podstawową zasadą, jaką tutaj zaplanowaliśmy, jest nieznajomość założenia przez szkolonych i prawdziwe, realne wejście w zadanie. No samo założenie, czyli wypadek z dużą ilością osób poszkodowanych, no zakłada konieczność wykorzystania dużej ilości ludzi. No te ćwiczenia no coraz częściej, na szczęście, pojawiają się takie, gdzie wprowadza się dużą ilość ratowników i coraz częściej te ćwiczenia są. No my staramy się tutaj rozwijać i robić tego typu, być na bieżąco z tym wszystkim.